Halo, halo, witam serdecznie w zupełnie nowej serii, a mianowicie w grze Lords of the Fallen. Jest to nowy Souls-like w mrocznym klimacie Dark Fantasy. W sumie w 2014 roku wychodziła z tego pierwsza część, natomiast teraz mamy zupełnie nową odsłonę, w której to zajdziemy ponad 5 razy większy świat. Co ten świat będzie także w dwóch różnych wersjach, czyli żywych oraz umarłych. No i będziemy mogli pomiędzy nimi swobodnie przełączać. Naszym najważniejszym zadaniem ma być natomiast obalenie demonicznego boga Adyra. No i w sumie to było na tyle z tych najważniejszych informacji wstępnych. Jeszcze mogę powiedzieć, że gramy na PC-cie na RTX 4090 Ultra Grafika 4K, więc graficznie powinna być to najwyższa jakość. Dobra, więc ja co więcej przedłużać i przejdźmy do samej rozgrywki. Forgive me, and steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. No i w tym miejscu przechodzimy do tworzenia postaci. Jak sami widzicie, mamy 9 klas do wyboru na samym wstępie, więc na szybkości sobie pomiędzy nimi przejrzymy. Po pierwsze mamy czcigodnego rycerza. No mówiąc w skrócie, jest to klasa skupiona na fizycznej walce wzmocnionej magią blasku. No po prawej stronie macie wszelkie informacje, po lewej stronie natomiast materiały, jakie dostaniemy. Następnie mamy wilka wojny z Udyranygru. To jest z kolei niszczycielska, lecz lekko opancerzona klasa, cechująca się surową siłą, używaną do czynienia dobra i zła. To znaczy, patrząc na statystyki, zapewne właśnie najwięcej siły będzie posiadała jakieś, nie wiem, miecze oburęczne, jak widzimy na prezentacji bohatera albo bohaterki. Potem mamy partyzanta, czyli w sumie silna, wszechstronna i niezawodna klasa, mówiąc w skrócie. Bardziej zrównoważone statystyki, ale nie idące właśnie na przykład w magię. Następnie mamy piechura z Mournsteed. Klasa dla tych, którzy wolą zręczność i lekką obronę od siły i ciężkich zbroi. Ta czy rzeczywiście idąca przede wszystkim w zręczność. Właśnie główną statystykę, w sumie całkiem podobna do tego partyzanta z tego co widzę. Następnie mamy czarnopiórego tropiciela. No w sumie z samego wyglądu prezentuje się jak bohater z Bloodborne'a, jeszcze z tą charakterystyczną czapeczką. Czy jest to przystępna klasa idealna dla tych, którzy wolą wszechstronność od bardziej skoncentrowanego podejścia. Wydaje mi się, że też jakieś mocniejsze ataki, na przykład za pomocą topora, z tego co widać. Następnie wygnany prześladowca, trudno do opanowania, lecz jednocześnie zabójczo skuteczna klasa. To jest z kolei zaawansowana klasa, czyli pewnie trochę ciężej będzie sobie nią poradzić na nieco wyższym poziomie trudności, ale pewnie ciekawa do rozgrywki. I ona ma największą zręczność ze wszystkich, tak? Następnie oriański kaznodzieja, także klasa zaawansowana, słabo fizycznie klasa, która używa magii blasku do ochrony i palenia grzesznych ciał heretyków. No jeżeli chcielibyśmy iść w jakiegoś maga, powiedzmy, no to jest jedna opcja. Potem mamy kultystę spalenia, czyli innego rodzaju mag, idący bardziej w stronę zła, powiedzmy. Ryzykowna klasa, bardzo ważna jest dla niej biegłość w posługiwaniu się magią piekielną. No to się można spodziewać. Jak sobie widzicie statystyki, no to piekło jest tutaj maksymalne, czy jakaś, nie wiem, czarna magia.
No jeszcze mam potępieńca. Wybierz na własne ryzyko. Kasa dla tych, co pragną rzucić gniewne wyzwanie losowi i zdusić przeciwności bezlitosnym chwytem zakrwawionych dłoni. No jeżeli zobaczycie na statystyki, wszystko jest tutaj na poziomie 9, więc nie są to najlepsze staty. Jeżeli zobaczycie jakiegoś, powiedzmy, piechura albo innego, no to te statystyki jednak lepiej się prezentują. Więc jeżeli chcecie najwyższy poziom trudności, no to z pewnością powinniście wybrać potępieńca. Więc to było w sumie na tyle. Jeżeli chodzi jeszcze o zakładkę wybór klasy, warto zobaczyć pod LS po prawej stronie. Możemy zmienić typ ciała A oraz B. A to jest kobieta, a B to mężczyzna. No i teraz wybór klasy. Jak warto by było rozegrać? Pytanie. Że ten czarnopióry tropiciel całkiem zręczny, sporo siły posiada, kondycji. No wydaje mi się, że będzie całkiem niezłym wyborem, więc a sobie tak podejdziemy. Teraz z kolei kolejna zakładka, czyli głowa. Czyli proszę bardzo, możemy przemieniać pomiędzy takim oto trójkątem. Dosyć dziwne podejście, nigdy szczerze mówiąc nie widziałem podobnego tworzenia postaci w grach wideo, ale jeżeli wam się nie podoba, zawsze istnieje możliwość kliknięcia na głowę. No i wtedy możemy jeszcze wybrać pomiędzy różnymi rodzajami. No i to jest z kolei połączenie trzech kolumn, czyli mamy głowę A, głowę B, głowę C. I to co złączymy, to właśnie będziemy mieli tą finalną głowę. Ja osobiście nie wiem, pójdę powiedzmy w tradycyjną. Zazwyczaj staram się zrobić Ciri z Wiedźmina, więc taką postać będziemy tworzyli. Dobra, więc chwila, moment, zaraz dostosuję swoją postać i stworzymy właśnie tą wspaniałą Ciri, więc chwila, moment. Dobra, więc mniej więcej jakoś stworzyłem Ciri, ale brakuje mi niestety kilku rzeczy. Na przykład nie mamy w zasadzie żadnych blizn, powiedzmy. Możemy jakieś tekstury niby doładować. Przepraszam, tatuaże. Powiedzmy na lewe oko, ale niestety brakuje jakiejś zwyczajnej blizny, żeby na oko bohaterce ją nałożyć. Oczywiście tatuażem można było wykonać podobny efekt blizny, ale brakuje w sumie podobnej grafiki, więc raczej będę musiał to niestety pominąć. Jeszcze polecam zobaczyć teksturę twarzy. Nawet nie wiedziałem, tutaj mamy możliwość standardowego wyboru twarzy jakiegoś różnego rodzaju. Na przykład kolor oczu, nosu, uszy oraz jakieś różne inne rzeczy. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o głowę. A więc ciśniemy dalej. Teraz mamy tułów. No tu nie ma aż tak wielu opcji. Kolor skóry możemy sobie wybierać. Powiedzmy, że pójdę w standardowe. Typ ciała. Trzy do wyboru: muskularne, masywne, wąskie. To są takie tekstury nałożone chyba na bohaterkę, z tego co widzę. No, najważniejszy po raz kolejny jest ten główny trójkąt. Możemy właśnie wybierać między masywną bohaterką, muskularną, wąską po raz kolejny. No i tych opcji jest naprawdę całkiem sporo. Ja osobiście pójdę, powiedzmy, w standardową 000. Niech będzie i tak, albo bardziej w muskulaturę. Nie jestem pewien, jak się Ciri prezentowała. Wydaje mi się, że mniej więcej tak. Tatuaże. No, też dałoby radę nawet na całym ciele ustawiać, ale raczej nie będę już niczego dodawał. Nie wiem, co tam Ciri posiadała. Czyli zweryfikuj, proszę bardzo, mamy naszą postać. No i w sumie tyle. Graj. Muszę przytrzymać i tak jest, wybieramy Ciri. Już wcześniej w sumie nazwałem, jak tworzyłem inną postać. Więc proszę bardzo i ruszamy na przygodę. Lo, the latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon.
Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Dobra, w takim razie proszę bardzo, przechodzimy do samej rozgrywki, ale zanim przejdę do walki, może warto przedstawić wszelkie opcje czy też sterowanie. Czyli tak, możemy się poruszać, rozglądać. Lekki atak pod R1, mocny atak pod R2. Dobra, da jakoś przytrzymać jeszcze po mocniejsze ładowane ataki, zobaczmy. Ta, pod R2 trzymając robimy jeszcze mocniejszy atak, co dalej? Możemy się cofać za pomocą B albo kółka, zależy gdzie gracie. Możemy też wykorzystać pod X-em jakieś materiały w dolnym lewym rogu ekranu. Możemy przełączać pomiędzy tymi materiałami. I na razie to było chyba na tyle. W górnym lewym rogu z kolei mamy życie, staminę, jeżeli właśnie będziemy się turlali na przykład, to oczywiście stamina się powoli obniża i w zasadzie tyle wiem. Więc przejdźmy może jeszcze do przeczytania materiałów, jakie teraz posiadamy. Może dowiemy się czegoś więcej. Czyli po pierwsze mamy topór czarnopiórego tropiciela. Możliwe, że jednym z najmroczniejszych epizodów historii czarnopiórych tropicieli był czas, gdy musieli zapolować na jednego ze swoich braci, który popadł w szaleństwo obłąkańszych rytuałów i brutalnych morderstw. Ta, czyli mamy właśnie statystyki, typ topory, jakieś ataki też ogniste albo innego rodzaju można by było w sumie jakoś zaaplikować w przyszłości, z tego co widać. Fajna sprawa. Potem mamy z kolei tarcze. No to w sumie powtarzają się wszystkie opisy z tego co widzę. Mamy również strzałę. Strzałę o stalowym grocie. Łowcy skiny Rangru słynęli niegdyś z umiejętności władania łukiem. I choć ich ciała są dziś zimne i uschnięte, wciąż posiadają ten talent. Ta, czyli mamy pojedyncze opisy. A tędy z kolei. Choć lenno Kinrangru cieszyło się protektoratem wojska Moon Street, jego obywatele zawsze woleli polegać na sobie, a nikt nie potrafił walczyć i polować w tamtejszych lasach i dolinach lepiej niż czarnopiórzy tropiciele. Okej, czyli to jest jedna zakładka, potem mamy ekwipunek. No i właśnie, do czego służą nasze przedmioty, bo jeszcze nie wiadomo. Czyli mamy krwawy krzyż, urządzenie służące do dawkowania uzdrawiającej krwi piety. Zwiększy współczynnik blasku, by zdobyć szerszy wgląd. Nie do końca jeszcze rozumiem, co to daje. Może to jest leczenie, a z kolei dalej worek z różnorodną amunicją. Odkąd rozpoczęła się inwazja rogarów, wiele ludzi przybyło do Morn Street z przeróżnych powodów. W całej krainie można znaleźć broń i wyposażenie tych, którzy w niej polegli. Czyli nie, mamy różnorodną amunicję, też do tej pory nie wiadomo do czego się będzie jeszcze przydawała. W każdym razie wydaje mi się, że za pomocą krwawego krzyża będziemy się leczyli. No jeszcze trzecia zakładka, czyli postać. Mamy nasze obecne statystyki. Dobra, wydaje mi się, że najważniejsze kwestie zostały przedstawione, więc proszę bardzo i idziemy do samej walki, do eksploracji świata. Jak się zaprezentuje rozgrywka. No z tego co widzę, gra jest całkiem dynamiczna, proszę bardzo, jak możemy szybko dashować. Osobiście grałem jeszcze w inną teraz serię Lies of P, która jest bardziej powolna. Tu natomiast za pomocą jeszcze dashowania przez pół areny akcja szykuje się na o wiele bardziej dynamiczną. Jak sobie możecie zaobserwować. Tędy. Czaszka osłabionej żywotności. Zobaczmy ile to jest warte, czyli w ekwipunku. Czaszka niemal całkiem pozbawiona żywotności. Zapewnia 200 punktów żywotności. Zwiększ współczynnik piekła i blasku, by zdobyć szerszy wgląd. Dobra, czyli te punkty żywotności zapewne będą służyły do ulepszenia postaci, znając życie. Dobra, namierzanie celu, jasna sprawa. Przyjmamy przeciwników i mordujemy. Mocny atak ładowany. Za 200 obrażeń może być.
poczekajmy jeszcze na staminę i mordujemy. No tak, na samym wstępie przeciwnicy są bardzo łatwi do załatwienia. Tego się można w sumie spodziewać. Naciśnij RS, by namierzyć cel, przesuwaj, aby przełączać się między celami. Dobra. Gdy poruszasz się do przodu, naciśnij LS, by pobiec. Tak, to też możemy robić, proszę bardzo, ale to jednak wymaga trochę staminy. Więc trzeba zwracać na to uwagę. Można także niszczyć elementy otoczenia. Gdy biegniesz za pomocą LS, naciśnij A, aby skoczyć. A to akurat widzę po raz pierwszy, spróbujmy. Dobra. Ale w miejscu nie możemy już skakać, musimy biegać dopiero wtedy. No dobra. Odskok i przewrót. Po namierzeniu celu za pomocą RS możesz używać B, by wykonać wokół niego szybkie odskoki. Naciśnij dwukrotnie B, aby wykonać przewrót i uniknąć zagrożenia. Okej. Tak, czy już w nas ciśnie przeciwnik jakimiś atakami dystansowymi, ale nawet nie zdążę. Namierz cel, jeszcze mieliśmy informację. Aby móc szybko odskoczyć dzięki B lub wykonać przewrót i uniknąć zagrożenia dzięki dwukrotnemu naciśnięciu. No dobra. Na chwilę moment, mieliśmy jeszcze opcję, żeby jakoś niżej zeskoczyć. Co by się stało, jeżeli bym tak wkroczył? Spróbujmy. Może będzie to cokolwiek warte. Wyrzeczenie? Co to w ogóle jest? Nawet nie mam w ekwipunku, na czym to polega. Gdzie jest to wyrzeczenie? A, jeszcze mamy kilka nowych przedmiotów, nie widziałem tego. Dobra, mamy wyrzeczenie. Pozwala zmienić kolor pancerza, okej? Podczas gdy ci, którzy dzierżą ostrze dla siebie, zyskują czasem reputację nikczemników, inni czyniący podobnie w imię słusznej wiary czy doktryny, często w to miejsce zaskarbiają sobie podziw. A chór piewców ich prawości zagłusza krzyki ofiar. Okej, tu jeszcze mamy jakieś przedmioty kluczowe. Latarnia Umbralu. Latarnia stworzona przez Molchu, ostatniego z Nohutów. Skrywa dziwne, wygłodniałe światło, pozwalające jej właścicielowi nie tylko wkraczać do ukrytego wymiaru poza aksjomem Umbralu i manipulować nim, lecz także odradzać się po śmierci. Okej, czyli jeżeli właśnie zginiemy, to prawdopodobnie trafimy do tego innego wymiaru umarłych. Jeszcze mamy różaniec Hrolda Latarni. Różaniec, który podarował ci Inkwizytor Dunmire z Mrocznych Krzyżowców. Mroczni Krzyżowcy, elitarny wojskowy zakon służący kościołowi oriańskiego Blasku. Głosi nauki kościoła i boga Blasku, Oriusa. Niewielki wyryty z tyłu różańca napis brzmi Oczyść pięć promieni. No dobra, wydaje mi się, że to było w sumie na tyle. Ręka miotająca? Przygotuj przedmioty do rzucania. Czy jeszcze takie są opcje? No dobra. No więc udało się jakkolwiek zeskoczyć i to jest z kolei skrót na wcześniejsze tereny. Dobra, czyli co, wracamy. I przejdziemy na trochę dalsze regiony. Właśnie tym oto korytarzem. I o staminy mamy całkiem sporo. Możemy biegać przez dłuższy okres. Jasna sprawa. Kamień do rzucania. Ekwipunek. Otwórz ekwipunek za pomocą opcji. Używając A, wybierz miejsce, które chcesz zmodyfikować i wyposaż się w dowolny dostępny element wyposażenia, naciskając A. Dobra, i teraz ekwipunek. Gdzie jest ten kamień? Tak. Użyj! Użyj kilku upuść, co jest? Bo ja steruję bez przerwy jeszcze bohaterem. Nie wiem, czy to jest niedostosowane do pada, bo gram na padzie. Ale nie mogę zmienić. Nie wiem. Znaczy ja osobiście jeszcze gram w jakąś wersję wczesną. Może do tego istnieje taki problem? Może w pełnej wersji po patchu jakimś, nie wiem, premierowym nie byłoby podobnych problemów, ale to wygląda na jakiś błąd.
Nie mogę niczego zrobić. Bez przerwy się poruszam. No trudno. Jakoś sobie poradzimy. Walka na dystans. Naciśnij górny, by przejść do trybu dystansowego. Użyj LT, by skorzystać z przygotowanej broni dystansowej lub katalizatora czarów. Wszystkie ataki dystansowe zużywają amunicję bądź manę. Różne typy amunicji i zaklęć cechują się różnymi kosztami. Dobra, spróbujmy. W przypadku łuków, kusz i przedmiotów do rzucania przytrzymaj LT, aby pozostać w trybie dystansowym. Menu szybkiego dostępu pokazuje, jak przełączać się między różnymi typami amunicji. Użyj RB, aby oddać szybki strzał i RT, by skorzystać z celowania. Gdy przeciwnik będzie namierzony, wykonanie dowolnej z tych czynności spowoduje oddanie szybkiego strzału. W przypadku katalizatorów przytrzymaj LT, aby pozostać w trybie dystansowym. Menu szybkiego dostępu pokazuje, które przyciski należy wciskać, aby rzucać poszczególne zaklęcia. Przypisz zaklęcia do przycisków za pomocą menu wyposażenia. Dobra, chyba mniej więcej rozumiem, czyli pierwsza sprawa, że górny przycisk, strzałkę w górę musimy użyć. Już jestem w trybie dalekodystansowym. Naciśnij górne. No na razie naciskam, ale nic się nie dzieje. Przytrzymuj dalej, aby przejrzeć przygotowane opcje walki dystansowej. A, czyli musimy przytrzymać LT i teraz atakujemy. Od RT możemy natomiast celować, tak? No rzeczywiście, wróg jest załatwiony, okej. Tylko to wszystko wymaga strzał, tak? Jeszcze marnują nam się statystyki pod staminą. Czyli użyłem 3 strzałów. Co my tutaj mamy? Nasz lampion jeszcze jakkolwiek zaczął działać. Trzeba będzie jakkolwiek wejść w interakcję, jak się to robiło. A, czyli teraz wziąłem lampę z kolei. Pod dolnym. I co my tu mamy? RT. Próbuję jeszcze zrozumieć, na czym polegają te dwa światy, bo mamy lampę. Jeżeli nią właśnie poruszamy, to widzimy świat umarłych, a my osobiście jesteśmy w świecie żywych jeszcze. No jak sobie widzicie, te światy się jednak od siebie trochę różnią. Tu coś mamy interesującego, ale nie mogę wejść w interakcję na razie. Może muszę to zniszczyć. Na razie nie wiem. W każdym razie jestem zbyt nisko. Chyba, że jakoś z wyskoku dałoby radę zebrać. Nie, nie ma opcji. Nie, może tędy? Zablokowane w tym świecie innego rodzaju. A tak możemy już przejść. Ćmy gromadzą się przy interesujących miejscach w Umbralu. Wybierz latarnię Umbralu, używając dolny i podnieś ją za pomocą LT. By wejrzeć do środka Umbralu. Tak, czyli sprawdziliśmy, ale co nam to gwarantuje? Mamy dosyć dziwną wizję świata. Wielkie oko, które nas bez przerwy obserwuje. Byc Umbralu uniemożliwia przejście. Trzeba to jakkolwiek odblokować. Pytanie jak? Może tędy? A, czyli w tym innym świecie nie ma właśnie bramy i możemy chyba zwyczajnie przejść, tak? Jasna sprawa. No normalnie byśmy już się nie przedostali. No ciekawe elementy. Naciśnij jednocześnie LB i RT, by wykonać wielokrotny atak. Zaraz, bo to jest sporo opcji. LB i RT. Znaczy nie widzę tego. Czy to jakieś kombo się wykonało? A nie, bo ja muszę jednocześnie zrobić kombo, zobaczmy. Okej.
Tak, czyli możemy wcisnąć, ważna sprawa, że w jednym momencie, myślę, że to jakoś jedno po drugim trzeba przytrzymać. A nie, po prostu w jednym momencie trzymamy i tyle. Łączenie ataków. Wszystkie ataki można łączyć, uzyskując wyjątkowe kombinacje. Dotyczy to zarówno ataków w zwarciu, jak i dystansowych. Dodatkowo tryby walki w zwarciu możesz dynamicznie zmieniać przy pomocy Y, by zyskać dostęp do większego repertuaru ataków. Eksperymentuj, wyposażając się w różną broń do walki w zwarciu i dystansową, by tworzyć wyjątkowe style gry. Okej, czyli pod Y-kiem mam jakieś inne rodzaje trybów walki, zaraz zobaczymy. A, czyli teraz mam w obu rękach topór. Ciekawa sprawa, zaraz zobaczymy. Tak, czyli mamy o wiele większe obrażenia, się okazuje. Jeszcze combo, powiedzmy. Kurde, nie wyszło. No, trochę, że mu oberwał prawie połowę zdrowia na jednego hita. Płaszcz spaczonego pokutnika, zobaczmy. Zszargany i naznaczony zaschniętym brudem płaszcz pokutnika dotkniętego spaczeniem rogarów. Brzemienie niektórych pokutników zostaje spotęgowane, gdy padają ofiarą choroby rogarów. Ich rozpadające się umysły dręczy myśl o tym, że bez względu na swą pokutę już nigdy nie zostaną objęci boską łaską kapłanki. Ciekawe, o jaką kapłankę możesz chodzić. Tak, czyli możemy przełączać pomiędzy różnymi trybami broni. Dwuręcznym albo, że w jednej ręce trzymamy. Leczenie. Twoim głównym narzędziem do leczenia jest krwawy krzyż. A jego ładunki odnawiają się automatycznie po twoim odrodzeniu. Znajdziesz go pośród podręcznych przedmiotów, naciśnij X, by go aktywować. No to raczej możemy przeglądać materiały za pomocą lewego, prawego. Jeszcze z poziomu ekwipunku opcji możesz przypisywać dowolne przedmioty zużywalne do menu szybkiego dostępu. No w sumie może warto było się jakkolwiek uleczyć trochę, żebym już otrzymał obrażeń. Czyli, proszę bardzo, leczymy się. No i niech będzie. Wybierz krwawy krzyż. To już się uleczyliśmy. Przenikanie do umbralu. Wybierz lampę umbralu, używając dolny i podnieś ją za pomocą LT. Przytrzymaj X, by przeniknąć do umbralu. Strzeż się, gdyż umbral można opuścić tylko w określonych miejscach. No dobra. To spróbujmy to jakkolwiek zaraz wykonać, tak nie przejdziemy z pewnością. Chwila, moment. Czyli... pod X-em wkraczamy do świata. Jak to zrobić? A, musimy przytrzymać. Okej. Okay. No teraz świat wygląda trochę bardziej ryzykownie. Podnieś. Widmowa zapora. Co ja w sumie otrzymuję? Puszka z prochami zapewniającymi zwiększoną obronę przed zanikaniem. Zwiększ współczynniki piekła i blasku, by zdobyć szerszy wgląd. Zanikanie? A co to jest zanikanie? A, bo ja mam jakąś połowę zdrowia? Tak mi się wydaje. Zaraz, zaraz. Nasze zdrowie jakoś inaczej się prezentuje. Użyj. Nie wiem, nic się w sumie nie zmieniło. W każdym razie mamy przeciwnika, którego w sumie mógłbym za pomocą łuku zaatakować. Spróbujmy. Niech będzie. Chwila, moment, co jest nie tak? Nie, nie możemy go zaatakować niestety. Chłosta duszy, przeszkody. Naciśnij RS, aby je namierzyć. Wybierz latarnię umbral, używając zdolny, podnieś ją za pomocą LT i wykorzystaj duszę celu, naciskając RT. Dobra, spróbujmy. Coś żebym wykonał. Ale dokładnie nie wiem, na co mi to wszystko było, muszę przyznać. Ciekawa sprawa. No, w każdym razie przechodzimy na trochę bardziej mroczny świat, to z pewnością. Kraina umarłych.
Namierz wroga RS, wybierz latarnię Umbralu, używając zdolny, podnieś ją za pomocą LT, a następnie ciśnij RT, by wychłostać duszę celu. Gdy dusza wroga jest odsunięta, zaatakuj ją, by zadać obrażenia od zanikania. Jeśli zaatakujesz wroga dotkniętego zanikaniem, zadasz mu duże obrażenia. Czyli ten jakkolwiek zanika? Zaraz, muszę coś z nim jeszcze zrobić? No, namierzamy. Wykorzystajmy właśnie duszę. A, patrzcie jakie combo. Atakujemy w duszę i na dystans jeszcze. Ataki wchodzą. No to ciekawa w sumie kwestia combo. Ciekawe, czy zadziałałoby to nawet na jakieś większe bossy. Tędy z kolei. Możemy też wychłostać duszę, spróbujmy. Coś się dzieje. Wysysanie energii. Wychłostanie duszy wroga zużywa ładunek. Wybierz latarnię Umbralu, używając zdolny. Podnieś ją za pomocą nota, to już jest, wiadomo. Wysysanie energii daje również nieco zanikłego zdrowia i przyciąga żywotność pozostawioną przez wrogów na danym obszarze. No tak, bo życie mi właśnie nieco zanikło, ale już, nie wiem, wychłostaliśmy kilku wrogów, więc powinno to lepiej chyba wyglądać, nie wiem. A w każdym razie, co dalej? Wysysa energię z wrogów. Co się stało? Jeszcze ktoś nam... A nie, dobra, bo to przeciwnik. Się po raz kolejny pojawił, a ten z kolei? Daj, możemy chłostać bez przerwy. Nie, to nie ma znaczenia. Nie dokładnie jeszcze rozumiem te wszystkie pęcherze, które są widoczne. Coś tam niby niszczymy. Może za pomocą łuku? Spróbujmy. Co się stanie, jeżeli wszystko zniszczę? Tylko nie ma w ogóle celownika. Mnie to było chyba na nic. Dobra, chyba idziemy dalej. Nie ma żadnych przeciwników po drodze, raczej nie widzę. Zanikanie. Twoje zdrowie zanika, gdy wkraczasz do Umbralu lub wykorzystujesz niektóre czynności przy pomocy latarni Umbralu. Możesz odzyskać zanikłe zdrowie, zadając obrażenia wrogom. Lecz jeśli ktoś z nich cię trafi, utracisz je na stałe. No dobra, czyli musimy zadać jakiekolwiek obrażenia. No to robimy combo. No i w sumie jestem prawie teraz na maksa, muszę przyznać, więc łatwo to sobie doładować. Ale czy teraz pytanie, jeżeli będę stał w miejscu i nic nie robił, to zanikanie dalej obowiązuje w ramach, nie wiem, z postępem czasu raczej nie widzę. Co szczęście, drobne sole ognia. Co my tu mamy? Sole umożliwiające zadanie bronią obrażeń od ognia. Zwiększa współczynnik piekła, by zdobyć szerszy wgląd. No, rozumiem, czyli broń jakkolwiek chyba ładujemy sobie dodatkowo i będzie mi ataki ogniste. Dobra, jasna sprawa. No, broń dwuręczna. Walki wychodzą w taki sposób dosyć prędko, jak sobie możecie zaobserwować. Tędy z kolei. Wysysamy duszę. I to nam zagwarantowało materiał. Kwintesencja świątobliwości. Relikt służący do ulepszania kryfowego krzyża. Zwiększa współczynnik blasku, by zdobyć szerszy wgląd. Zaraz. Dobra, teraz wykorzystać? Użyj. Upuść? A, czyli nie możemy wykorzystać w tym miejscu. Dopiero jakoś w przyszłości. Dobra, w każdym razie warto posiadać. Przedmiot całkiem wartościowy. Gdy spadasz, naciśnij RB lub LT. RT, by wykonać atak w powietrzu. Dobra, pod triggerem będzie mocniejsze
obrażenie i rzeczywiście. Podczas chłostania duszy wrogów możesz popychać go w dowolnym kierunku za pomocą LS. Dobra, spróbujmy, czyli chłoszczę wroga, zobaczmy. Teraz do obra... Ej, chyba nie trafiłem niestety. Co się dzieje? Ten przeciwnik się w ogóle boi światła. Wystarczy bez przerwy trzymać i w zasadzie tyle. Jeszcze raz. Dobra, to nie zadziałało, niestety. Może nie miałem ładunków, dziwna sprawa. Starałem się przed chwilą jakoś pod lewą gałką kolesia przesunąć, a nie było opcji. Będę? Groza. Dłuższy pobyt w Umbralu sprawi, że jego mieszkańcy dowiedzą się o twojej obecności. Im więcej czasu tam spędzisz, tym groźniejsze istoty zaczną na ciebie polować. No dobra. Trzeba w takim razie uważać. Mam jakąś inną istotę? A, bo jeszcze się wrogowie respią kolejni. Trzeba uważać. Nasza broń nie ma jakiegoś wielkiego zasięgu. Kurde, ale obrażenia. Jakiś mocniejszy wróg się zaczął pojawiać, zjawa czy tam, jak ją nazwać. Ale nie ma jakiś dużo HP. Przynajmniej tyle. Dobra, wkraczamy wyżej. Drabinie na jakiś kościotrup. Odblokowaliśmy przejście. To oko, które blokowało bramę. Dobra, to w takim razie jakkolwiek zaskoczyć na szybkość nie ma opcji. Natomiast tędy? Używaj kukieł wyjście za pomocą A. By opuścić Umbral i przenieść się do Axiomu. Tak, czyli teraz jesteśmy w świecie żywych. Powiedzmy bardziej przyjaznym. No i przy okazji odblokowaliśmy nowe tereny. Może jakieś fajne materiały jeszcze uzyskamy dzięki temu. Ale mam jeszcze te motylki wszystkie. A to świadczy o tym, że jakieś ciekawe są rzeczy w okolicy. Ale w sumie niczego takiego nie widzę, nie wiem. Nie, to chyba chodziło o to przejście do innego świata i chyba tyle. O, kolejny wróg. Kusznik chyba jakąś kuszę posiadał. No i dobra, tym oto sposobem udało się bramę otworzyć. Opuszczony zagajnik. No, graficznie gra wygląda naprawdę niesamowicie interesująco. Trzeba w tym miejscu przyznać. Tędy aktywuj szczątki. Szczątki oznaczają miejsce, w którym zginęli inni heraldowie latarni. Gdy je aktywujesz, służą jako miejsce wskrzeszenia na wypadek twojej śmierci w Umbralu. Możesz przenosić się pomiędzy aktywowanymi szczątkami i używać ich do wzywania innych heraldów latarni w grze wieloosobowej. Dobra, czy aktywujemy? I co by zrobić? Ulepszenie postaci, to jest jedna sprawa. A, to starczy mi akurat, tylko pytanie w którą stronę. Może siła, niech będzie.
Nowy poziom już ładujemy. Logowanie. Zmiany w kliencie gry. To nie ma znaczenia. Odpoczynek z kolei. A, czyli że wszystko się zrespi, także nasze itemy leczenia. Jakieś ładunki, ale także i przeciwnicy zapewne, tak? Jasna sprawa. Dobra, więc w sumie w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Idziemy w zasadzie na zupełnie nowe tereny. Tak na pierwszy rzut oka, myślę, że gra rozpoczyna się dosyć powoli. Mamy strasznie dużo różnego rodzaju tutoriali i ciężko się jednak w nich wszystkich zorientować. Naprawdę mieliśmy chyba z 30 różnych okienek powiadamiających. Więc początek dosyć powolny, ale myślę, że gra ma spory potencjał. W szczególności później. Jest całkiem dynamiczna. Ma bardzo dobrą grafikę, muszę przyznać. I całkiem niezłą optymalizację. Gram właśnie na RTX 4090 i na tej ultra grafice. No wygląda to całkiem nieźle. No to jest właśnie Unreal Engine 5 i to jest w sumie pierwsza gra na tym silniku, w jaką mam okazję zagrać. Pierwszy Soulsike na tym silniku, więc fajna sprawa, że można to nareszcie sprawdzić. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja serii, będę nagrywał z tego pełną serię na przestrzeni kolejnych tygodni. No i pewnie na 100% zobaczymy, jak długa będzie cała produkcja. Więc tak, polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne odcinki. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.